Dobrze, to jakbyśmy zrobili coś takiego, że wszedłby pan do pokoju i usiadł. Uważam, że ja muszę trafić do piekła. A wie pan czemu? Zabiłem ptaka. Jak wiosną, szpaków zazwyczaj u nas jest dużo, prawda? A był taki szpak, że z ręki jadł. Jakoś wstał rano, wyszedł, dał, pokarmił go. On siedzi sobie. Jakiś patyczek mnie trafił do rąk. Ja rzucił tym patykiem na tego ptaka i leżył, upadł. Ja go napoił. No, żyje. Siedział ten mój szpaczek cały dzień, ale przez noc on zginął i ja już go więcej nie widziałem. Co to nie przestępstwo? Pisząc wiersze, jak jest to zapisane, to jednym słowem, po pierwsze, że już ty swoje powiedział, a może kiedyś ktoś weźmie do ręki, to przeczytaj. Tu w Grudzku takich pisarzy jak ja, to jest kilku. I my czasami się spotykamy, tak nieoficjalnie poczytamy. Jakoś nam to wszystko się podoba. Na zamówienie to ja nigdy nie piszę, bo to nie wychodzi. Jakoś tak naturalnie ta myśl się pojawi, a czasami i to często, że człowiek rzuca pracę, a musiał to zapisać, prawda? Za pół godziny czy za parę minut jeszcze jakieś zwrotkę trzeba dopisać, bo ona akurat do tego pasuje. Aha, to jest na czysto, tak? Tak. To a jaki brudnopis? To jest i brudnopis to. O. Nie skreśla pan, jak pisze? Zazwyczaj nie. Aha. To rzadko się zdarza. Jak za długo człowiek myśli o pisaniu,
to jakoś ten temat się rozrywa. On jakby się rozpłynie. Później trudno skleić. A najlepiej, jak to samo po sobie przychodzi. Wziąć pod uwagę mój wiek, to te tematy stale się zmieniają. Sytuację, jaką widzę wokół ciebie, okolice, no, takie słowo, temat życiowy, no bo cóż ja mogę więcej. A ja uważam, że wie pan co, raj to jest tu na ziemi. Tu jest na ziemi raj. Popatrz pan, jak pięknie za oknem. Cudownie. Gdzie tam czego szukać człowieku?